Tak, jadę do Warszawy, jestem bardzo dumna przede wszystkim i jest to dla mnie ogromny zaszczyt reprezentować piłkę kobiecą, piłkarki, kobiety i przede wszystkim cieszę się, że docenili moje przede wszystkim występy w Pucharze Polski i chciałabym też podziękować przede wszystkim prezesowi Cezaremu Kuleszy, bo dzięki niemu mogę stanąć 2 maja i wręczyć ten puchar razem z prezesem. Lubię dzieci, lubię pracować z dziećmi, więc spędzam tu jak najwięcej czasu, żeby przede wszystkim dać im swój bagaż doświadczeń jako piłkarki, przelać na tę młodą krew bramkarską, żeby może kiedyś wyrośli jak Jerzy Dudek, Fabiański albo Szymańska, więc mam nadzieję, że mi się to kiedyś uda. No dobra, a jakimi są uczniami w takim razie? Ta wiedza trafia na podatny grunt? Myślę, że tak, że przede wszystkim ta systematyka pracy przekłada się na to, że widać znaczący przede wszystkim postęp w meczach, w których występują w różnych ligach. Czyli staramy się przyjąć prawą nogą po skosie, albo lewą nogą po skosie. Czyli grasz mi, graj, patrz, przyjęcie lewą, tak żeby mieć z nią kontrolę. Ja ją widzę, nie? Żeby nie uciekać. Tyk, i gramy. Pytasz, kładziesz się z piłką na prawej stronie, ale odgrywasz lewą nóżkę. Jak ci rzuci piłkę na lewą stronę, to kładziesz się i odgrywasz prawą nogę. Rozumiemy? Czyli ty rzucasz tym kobi tutaj, ty mecz rzucasz tutaj, krankowi, ok? Jedziemy jedną stronę 3 razy. Dawaj. Hop. No kładziesz się tu. Tak jest, szefie, brawo. Hop. Tak, ale to już szybciej. Staramy się szybciej. Ale musimy się położyć. Wychyliłeś, kładziesz się. Kładziesz się, tak jest. Od...